Siemano, z tej strony Kali Games, a dzisiaj mam taki nietypowy film, a mianowicie Amadeusz. Człowiek, muzyka, obłęd, film. Film opowiada o takim bardzo znanym kompozytorze, który odniósł sukces jako taki klasyczny wirtuoz. Amadeusz odniósł sukces jako dramat człowieka i barwny obraz epoki. Hołd złożony muzyce Mozarta jest do 8 nagród Akademii w 1984 roku, między innymi dla najlepszego filmu przez Saula Senteza, najlepszego ak Senteza. Nakręcił Milos Forman. Jest rok 1781. Antonius jest cenionym kompozytorem na dworzec cesarza Józefa II, kiedy przybywa na Mozart. Robi tak zwaną rewolucję taką muzyczną. Całość w ogóle dzieje się na dworze austriackim. A Amadeusz był kompozytorem austriackim. I to będą wszystko, wszystkie zawarte jego utwory, jego takie różne przygody miłosne, no i też oczywiście te smutne tam momenty też będą oczywiście, ale też zabawne, komiczne. Także bardzo film polecam. Oczywiście go obejrzałem. Tutaj jak tworzy. A to taki fajny moment na taki gali uroczystości Józefa II. Austriackiego monarchy. Dzieła Mozarta można kupować, jego muzykę, czy jego tę muzykę, twórczość aż do naszych teraźniejszych czasów. Jest to po prostu klasyka sama w sobie. Daję temu ocenę, temu filmowi 10 na 10.
Także obejście sobie, posłuchajcie muzyki. Po warto. Film Milosa Formana. Petera Safhera pod tym samym tytułem, choć nie jest jej wierną ekranizacją. Filmów biograficznych nie rekonstruuje prawdy, nie prezentuje całego życia bohatera, ani nawet okresu dlań zdarzeniami. Ale jest to film bardzo ciekawy, no ale większość tej historii na pewno jest tam zawarta. Amadeusz był genialnym kompozytorem. Historia Amadeusza toczy się wyłącznie w Wiedniu. Jedynie wiedeńskie epizody z jego życia, dzieciństwa po wielu miastach Europy podróżował. Miał też kilku rywali, no, którzy zazdrościli mu jego sukcesów.